Adam Bysiek, witam Państwa ponownie na antenie News24. To jest rozmowa dnia i jej drugie wydanie. Pytanie, czy to koniec Kai Godek, a może początek kolejnego piekła kobiet? Na tej antenie od dokładnie 3-4 dni zadajemy pytanie z naszą wydawczynią, bardzo zresztą proste, nieskomplikowane. Czy racjonalnym jest to, by w ogóle poddawać pod głosowanie prawa człowieka, czyli prawa do decydowania o własnym ciele? Okazuje się, że Polska jest takim małym grajdołem na mapie Europy, w którym można głosować za prawami człowieka, mimo tego, że jest to alogiczne i irracjonalne. Można, ponieważ o to postuluje m.in. Kaja Godek, składając kolejny pozew, właściwie kolejny wniosek, o tak to ujmę, w formie projektu ustawy do Sejmu. O ironio, wydawałoby się, że Sejm opanowany przez posłanki i posłów tak zwanej Zjednoczonej Prawicy będzie głosował za. Ochoczo podniesie prawą, podniesie lewą rękę, włoży kartę do głosowania i powie: tak, pani Godek ma rację. A tu, no cóż, wielkie zdziwienie, bo rękę za podniosło zaledwie 100 spośród 460 posłów, a więc nawet nie 1/4 była za projektem, który wydawał się, że będzie po myśli Prawa i Sprawiedliwości, no bo w końcu to PiS lobbował za zerwaniem tak zwanego kompromisu aborcyjnego, co stało się za przyczyną i za pośrednictwem Julii Przyłębskiej. Wydawało się jeszcze, że dzisiejszy dzień to Dzień Kobiet, będzie dniem hekatomby i kolejnego piekła kobiet. Myśleliśmy też, że PiS właśnie w ramach prezentu na ten Dzień Kobiet właśnie przygotuje kobietom kolejne opresyjne prawo. Tak mówili o tych przepisach przedstawiciele opozycji, między innymi Andrzej Rozenek, a więc to jest cytat. Jaki los czeka tą ustawę, ale też jaki los czeka Kaję Godek, o tym dziś w rozmowie dnia. Adam Bysiek, zapraszam. No dziś taki, to Państwa, taki nieco dłuższy wstęp Państwa i moją gościnią dziś będzie pani posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska. Pani poseł, dzień dobry, witam serdecznie. Mamy lekki problem z dźwiękiem, ale nic się nie dzieje. W końcu to program na żywo. Pierwsze takie talk show w Polsce, gdzie wszystko może się zdarzyć, bo mamy takich, a nie innych gości, bo też czasami internet nas zawodzi. Oby to nie Pegasus. Tego życzę i sobie, i Państwu, to oczywiście żarty. Pani poseł chyba jest już z nami, z tego co widzę. Dzień dobry. Nareszcie jestem. Dzień dobry Państwu. Witam Panią serdecznie. Pani poseł, po pierwsze dzisiaj Dzień Kobiet, a więc życzę Pani wszystkiego dobrego i spełnienia marzeń. To takie życzenie ode mnie dla wszystkich kobiet dzisiaj. Pani również dzisiaj jest naszą pierwszą gościnią, a więc i do Pani te życzenia kieruję. I zapytam, czy Pani cieszy się z tego prezentu, no prezentu, który okazał się jednak nie być opresyjnym prawem, a de facto wyrzuceniem do kosza kuriozalnego, zdaniem opozycji, projektu autorstwa Kai Godek, a więc też Ordo Iuris. Kaja Godek co jakiś czas funduje Polkom jakiś koszmar. Tym razem chciała, aby karać więzieniem za posiadanie i przekazywanie informacji. Widać nawet Prawo i Sprawiedliwość już zobaczę, to chyba za wiele, że spadnie im poparcie i nie wszyscy byli za tym projektem w Prawie i Sprawiedliwości. Przepraszam, jeszcze telefon nic się nie włączyć. Stało. Nie ma sprawy. Więc tym razem prawo, które już i tak jest opresyjne, bo nie mamy w Polsce prawa do aborcji, nie zostało jeszcze pogorszone o wsadzanie do więzienia ludzi, którzy informują, jak można dokonać aborcji. Bo aborcje były, są i będą. Zamożne Polki wyjeżdżają za granicę, aby je robić, a biedne Polki, ubogie Polki muszą posiłkować się farmakologicznymi środkami, które ściągają za pomocą organizacji zagranicznych, które w tym im pomagają. Nie tak dawno mój współprzewodniczący Robert Biedroń był w Finlandii, rozmawiał z panią i jej rząd za miesiąc utrzyma się przy władzy. W Finlandii Polki będą mogły wykonywać aborcje bezpłatnie w tamtejszych szpitalach na koszt podatnika fińskiego. A więc mamy taki czas, kiedy Polki, chcąc ratować siebie, swoje zdrowie i dokonać aborcji, do której mają prawo, muszą albo wyjeżdżać za granicę, albo szukać pomocy poprzez
przesoby i organizacje. Pani Wacław, no właśnie, ale przed nami wybory i coraz głośniej mówi się o tych postulatach kobiet. Kobiet, które mają prawo decydować i to raz jeszcze podkreślmy, o własnym ciele, same, bez pomocy referendum, bez pomocy mężczyzn. Ale na opozycji widzimy, no dalej nie ma jednej listy, nie ma też, no, na razie są dwie, pewnie będą jeszcze trzy. I pytam, Szymon Hołownia mówi, my chcemy referendum w sprawie, no właśnie, powrotu do kompromisu, tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Ale czy to jest logiczne, że w ogóle poddajemy pod głosowanie prawa człowieka? To moje pierwsze pytanie do pani. A w takim razie, jeżeli w założeniu tego projektu referendum mężczyźni mieliby głosować w sprawie ciał kobiet, to może kobiety podecydują w sprawach ciał mężczyzn, na przykład o przymusowej kastracji? No bo wówczas, no, bądźmy uczciwi, tak? Zachowajmy te parytety. Dokładnie tak. My jako lewica, jako kobiety oczywiście jesteśmy oburzone tymi pomysłami dwóch panów z polskiej prawicy. A trzeciego Donalda Tuska? Którzy nie mają odwagi przyznać, zagłosować w parlamencie i podnieść rękę za tym, żeby to kobieta decydowała o tym, czy kontynuować ciążę, czy ją usunąć. To jest naprawdę tchórzostwo, to jest wstrętne i ci panowie ogłaszają to niby jako coś dobrego. Więc tak nie powinno być. Politycy są od tego, aby służyć obywatelom i obywatelkom. Skoro my kobiety uważamy, że to my mamy decydować, to politycy powinni mieć odwagę nam to prawo dać. Tak jak nawet konserwatywni politycy w innych krajach rozumieją to, że nic im do tego, do ciąż kobiet, ani im, ani komukolwiek innemu. I dawno już w większości krajów europejskich kobiety mają prawo do aborcji do 12 tygodnia i nikogo nie muszą pytać o zgodę. Pani poseł, to też, no, temat ma dwie strony, bo jeszcze jest Donald Tusk, który na przykład mówił jeszcze 2,5 miesiąca temu, że nie ma na listach Platformy miejsca dla osób, które nie wspierają wszystkich postulatów strajku kobiet. Później złagodził swoją wypowiedź do tego stopnia, że stwierdził, że tylko dla tych, którzy kandydują nie w ramach ewentualnej koalicji, a tylko z listy Platformy Obywatelskiej. Czy pani wierzy w jego słowa i kogo pani tu bardziej popiera? No, odpowiedź wydaje się prosta, może nawet pytanie retoryczne. Szymona Hołowni i pana Kamysza, czy może jednak w tej akurat sprawie Donalda Tuska? No wiemy, że pani jest reprezentantką lewicy, więc oczywiście, że pani popiera bardziej swoją partię, ale gdyby pani miała wybierać między tymi dwoma narracjami innymi niż lewicowa, to którą pani by opcję zaznaczyła? Na szczęście ja nie muszę wybierać między tymi innymi narracjami. Ale pani swoje zdanie na pewno. Pan redaktor powiedział, jestem z lewicy. Donald Tusk robi postępy. Rozumie, że poparcie dla prawa do aborcji w Polsce wzrasta, jest bardzo duże, a sam zaczął mieć odwagę mówić, że kobieta powinna mieć prawo do wyboru. Oby w tym wytrwał, oby jakieś lobby, nawet nie wiem jakie, go od tego nie odwiodło. Koalicja, która jest w ramach Koalicji Obywatelskiej, to jest też partia Zieloni i partia Barbary Nowackiej, te podmioty są bardziej progresywne niż Platforma Obywatelska i one z pewnością będą również namawiać Donalda Tuska, aby na tych listach były osoby, które zagłosują, jak przyjdzie co do czego, za prawami kobiet. No bo niestety pamiętamy, że kiedy na przykład trzeba było postawić Ziobrę przed Trybunałem Stanu, to kilka osób w Platformie albo nie przyszło, albo zacięło nie się przyszło windzie, i Ziobro i tak dalej, został, tak dalej robił stąd swoje. Ta obawa, tak jest, stąd ta obawa i stąd obawa o wiarygodność Platformy, o to, co Donald Tusk mówi i czy rzeczywiście tak się stanie. Więc no, Donald Tusk też obiecał Polkom, pani poseł, to, sekularyzację, że... do której nie doszło. Pani poseł, mamy też dosłownie dwie minutki, dokładnie, więc wybaczy pani niestety, mi jeszcze... ale... Mam nadzieję, że Platforma Obywatelska wreszcie zrozumie, na czym polegają prawa kobiet i dostępność kobiet do aborcji. Pani poseł, ostatnie pytanie. Mamy dosłownie już teraz 1,5 minutki. Czy pani jest zaskoczona faktem, że
nawet tak skrajni politycy jak ci wchodzący w skład m.in. Prawa i Sprawiedliwości nie podnieśli ręki za tym projektem Kai Godek. Co więcej, nawet 1/4 nie podniosła, mniej niż 1/4, bo około 100 posłów bodajże głosowało za, w tym pan Bochenek. Czy panią to dziwi i z czego wynika taka niesubordynacja, mówiąc językiem prezesa PiS, posłów wchodzących w skład jego partii? Uważam, że to było odwrotnie. My mieliśmy już wcześniej przecieki, że jednak Jarosław Kaczyński postanowił, że tym razem powstrzymają przepchnięcia tego projektu Kai Godek. Bali się po prostu protestów ulicznych, bali się tego, że kobiety nie zagłosują na PiS. I stąd tak, a nie inaczej. Więc te 100 osób to pewnie tak dla, nie wiem, aby episkopat do końca się nie obraził, aby Rydzyk się nie obraził, podzielili się jakby tymi głosami. Część była za Kają Godek, część się wstrzymała, część była przeciw. Lawirują. Znaczy to, że boją się polskich kobiet. Bardzo pani dziękuję za rozmowę na ten ważny temat. Posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska gościnią dziś rozmowy dnia. Pani poseł, pięknie dziękuję. Dziękuję. Kobiety zwyciężą. W Stanach Zjednoczonych prawo do aborcji to był drugi temat, który zadecydował o wygranej Joe Bidena. I który Joe Biden oczywiście też wspiera, więc znak wiktorii dla wszystkich kobiet w dniu ich święta. Pani poseł, dziękuję pięknie. Do zobaczenia. To ja dziękuję. Też dołączę się. Dziękuję bardzo. A ja państwu też kłaniam się nisko. Dziękuję za dzisiejsze dwa spotkania w ramach rozmowy dnia. No dzisiaj było mnóstwo emocji. Widzę, że państwo już na tym Facebooku dużo piszecie w związku z tym, co działo się w tym studio o godzinie 13:40. Dziękuję i apeluję o udostępnianie tej, jak i każdej innej rozmowy dnia. Jest w nas siła, są zasięgi, są polubienia. O to chodzi. Docieramy do jeszcze większej grupy ludzi, a więc róbmy to. Bądźmy w tym skuteczni, a co najważniejsze, bądźmy w tym systematyczni, bo tylko tak uważam, że możemy zagarnąć tą pulę widzów, jakiej jeszcze u nas nie było lub jaka chcemy, by do nas dołączyła. A więc działajmy. To proste. Wyciągamy smartfona, telefon, klikamy, udostępniamy i po sprawie, a państwo bez paywalla mogą każdą rozmowę dnia oglądać. Co więcej, można też w niej brać udział, zostawiając swój komentarz. Adam Bysiek, dziękuję państwu pięknie, a za kilka chwil również gorąca i bardzo ważna rozmowa w tym studio. Ania Lerczak już tu siedzi, patrzy, zerka. Państwo jej jeszcze nie widzą, ale ja widzę magię telewizji i pilnuję, by tym razem skończyć o czasie. Dziękuję państwu pięknie i polecam rozmowę Ani Lerczak. Lada chwilę na antenie News 24. Z profesor, tak, to w ogóle bardzo ważne, z profesorką Magdaleną Środą, a więc Ania Lerczak i zacna gościnie już lada moment na antenie News 24. Już więcej nie wiem, bo mnie Ania stąd wyrzuci. Do zobaczenia.